Kolejnym gościem Katarzyny Wolnik-Sajny jest Piotr Stelmarczyk. Człowiek instytucja, propagator i organizator żeglarskich regat, takich jak Unity Line czy bałtyckie regaty samotnych żeglarzy o puchar Poloneza. W rozmowie opowiada nam m.in. skąd wziął się puchar na te właśnie regaty i jak został kapitanem jachtu Opty Leonida Teligi. Zapraszamy do oglądania. To jest, Piotrze, ważne dla Ciebie miejsce, tak? Tak, tak, tu zacząłem. Tak? Zacząłem żeglarstwo w Szczecinie właśnie tutaj. Czyli w klubie, jacht-klubie AZS. Tak, oczywiście, no bo zacząłem studia. Jak zacząłem studia, to przyszedłem do klubu akademickiego, a nie innego, no naturalnie. Mhm. Mało tego, w ten czas tu na tej przystani była tylko jedna budowla. Sławojka. Aha, ważna. Bardzo ważna, ale jedyna. Poza tym było pusto. Była oczywiście Keje, było jezioro Dąbie, było 15 jachtów, ale nasza zasadnicza z kolei przystań, gdzie trzymaliśmy jachty, to była na Odrze, na Pomorzanach. Aha, i tam co jesień płynęliśmy naszymi jachtami z położonymi masztami, wyciągaliśmy jachty do hangaru, no i tam robiliśmy remont. Ale ten remont oczywiście był bardzo uciążliwy, bo trzeba było po pierwsze na tą wyspę przepłynąć przez Odrę. Na tej wyspie trzeba było wszystko dowieźć. No i w ogóle trzeba było, mnóstwo czasu się poświęcało na sam dojazd i na powrót. To miejsce, gdzie siedzimy, to też ma swoje znaczenie, nie tylko przestrzeń, nie tylko klub, nie tylko przystań. Dokładnie. Ale musisz mi o tym opowiedzieć. Co to? Tu mam mnóstwo wspaniałych wspomnień, bo tutaj było wspaniałe żeglowanie. Pokaż tu mi właśnie zdjęcie. Kapitan Jurek Madeja ze swoją załogą żegluje tutaj na naszym baseniku. To były czasy, piękny, kiedy brak silnika jacht był standardem wręcz. Piękny regatowy jacht. I to był chyba jacht, który wyciągnięto z wody, bo był zatopiony. Tak, po wojnie, to jest po niemiecki. Po niemiecki. Tak. To jest jacht, który miał długą historię. Jacht bardzo taki rasowy, klasyczny bardzo. Taka żyletka. Tak. Z drugiej strony bardzo mokro chodzący. Jurek Madeja był znakomitym kapitanem, znakomitym regatowcem, znakomitym kolegą. I pięknie prowadził właśnie naszego Swantewita przez wiele lat. Muszę Ci powiedzieć, że Jurek Madeja, kiedy rozpoczynałam radiową szkołę pod żaglami, to przychodził do nas i opowiadał nam właśnie różne historie. To było już dawno, ale niestety. Tutaj właśnie mam jeszcze raz Jurka Madeję, którego bardzo miło zawsze wspominam, jak na właśnie Swantewicie płynie w moich pierwszych bałtyckich regatach samotnych żeglarzy od Puchar Poloneza w 1974 roku. To wtedy było takie ukonstytuowanie tych regat, prawda? To znaczy powstanie w ogóle, początek. Bo pierwszy tak. To był taki nieoficjalny wyścig. Najpierw był wyścig Kuby i Siódego. Siódego, tak. Ale ten wyścig nie był absolutnie publicznie ogłoszony. To prawda. Nie była to żadna impreza regatowa zgłoszona. Chcieliby próbować trasę i tak, swoje możliwości. Tak, dokładnie tak. Słuchaj, powiedz mi, jak wyglądały te pierwsze regaty? Chciałem uhonorować dwie sprawy. Pierwsza sprawa to oczywiście wyścig Kuby i Siódego na samotnie. I to była idea regat samotnych, którą wziąłem właśnie od nich. Natomiast druga sprawa, akurat się skończył rejs Krzysztofa Baranowskiego dookoła świata. To też chciałem go uhonorować, no też ogromne osiągnięcie. W związku z tym Puchar Poloneza. Super. A Puchar Poloneza... Jak niektórzy piszą, ufundował dyrektor Morskiej Stoczni Jachtowej. No nie do końca tak ufundował, bo to było tak. Przechodzę do dyrektora Morskiej Stoczni Jachtowej, mówię, słuchaj, fajnie by było, jakbyś ufundował taki puchar. On mi mówi, słuchaj, nie ma kasy. O! Ale mówi, słuchaj, jak dobrze poszukasz na pogoni, to w tej nadbudówce, która stała na terenie pogoni, nadbudówce, nawiasem mówiąc, ze statku bazy rybackiej, gdzieś tam jest taki puchar, który został nam po jakichś regatach i to jest nasza własność. Jak ją znajdziesz, to będziesz miał puchar Poloneza. No to ja pędem na pogoń, poprosiłem Bosmana, szukaliśmy i znaleźliśmy. I to był ten kryształ? To jest ten kryształ, który jest do dzisiaj pucharem Poloneza. Ten puchar wsadziłem do wora. Pojechałem do akademika, w którym mieszkałem na ulicy Wszystkich Świętych. Bardzo delikatnie go myłem, pieściłem, czyściłem, bo był zakurzony, zabrudzony i tak dalej. Wymyłem, wyczyściłem. I błyszczał, jak to kryształ. Błyszczał i bardzo uważałem, żeby go nie potłuc. To trwało sobie jakiś czas. Miało swoją markę.
przestało istnieć, ale przyszedł taki moment, że jednak wróciło się do regat poloneza. Tak, i co ciekawe, to właśnie wróciło się tutaj. A, czyli znowu w tym miejscu w AZS-ie. No to wybraliśmy super stolik. Pospaliśmy się chyba w czwórkę. Ja, Janusz Harkiewicz, Michał Kęszycki, chyba Heniu Kałuża. I mówię, słuchajcie, mam taki pomysł. Rozkręciłem regaty Unity Line. Może jednocześnie wrócimy do klubu żeglarzy samotników. Wspomniałeś o regatach Unity Line. To jest tak. To są takie regaty flotowe, regaty załogowe. Powiedz mi, skąd pomysł na te regaty? Bo przecież byłeś komandorem tych regat przez szereg lat. Tak, dokładnie. To kolejne regaty, które miały swoją markę. To był mój pomysł, który w ogóle chciał odnowić regaty poloneza. Ale po rozpoznaniu w środowisku żeglarskim stwierdziłem, że tych samotników będzie bardzo mało. Dokładnie 6 było. I zostały zorganizowane 2 imprezy. Jedna dla żeglarzy samotnych, a druga dla żeglarzy po prostu załogowych, dla jachtów załogowych. Jedna o puchar Unity Line, druga o puchar Promu Polonia. I w 2001 roku, razem z rozpoczęciem nowego wieku, jak to powiedziałem, regaty na nowy wiek, oby długo trwały, rozpoczęły się regaty Unity Line. Pierwszych wystartowało około 20 jachtów, około 100 żeglarzy, ale wszystko fajnie wyszło. Były doboi koło brzegu i z powrotem. Chciałabym zapytać o twoje żeglowanie, bo wśród tych fantastycznych zdjęć znalazłam kilka takich, gdzie na przykład... No dla mnie najważniejsze moje żeglowanie to jest ten jacht. Mianowicie Opty. Opty Leonida Teliki. Byłem jego bosmanem i kapitanem. Nawiasem mówiąc, wówczas szefem żeglarstwa w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, który to ośrodek był właścicielem wtedy Optego, był Zbyszek Petulski. Przyszedłem do niego i mówię, słuchaj Zbychu, czy tu nie masz jakiegoś jachtu, bo w Szczecinie zajmowałem się nadirem, a tu też chętnie bym się czymś zajął. No on mówi, słuchaj, nie ma. A mówię, ale na końcu stoi Opt, ale nikt się nim nie zajmie, on mówi, bo nie ma kasy na niego. A mówię, słuchaj, ja się nie pytam o kasę, tylko ja się pytam o jacht. Jak ty mi się jak, to ja resztę znajdę. On mówi, jak tak, to masz. No i wziąłem Opty. Optego został się kadłub, 2 maszty, 2 bomy, 1 fok i 1 bezan. Całe wyposażenie, łącznie nawet z olinowaniem stałym, znikło. Nie ma. No ja chodziłem od klubu do klubu i uprzejmie prosiłem, słuchajcie, dajcie na Optego, co macie. No i znalazło się. Liny to były średnio 3 razy za grube. Ale miałem wśród swoich pomocników między innymi emerytowanego bosmana z Daru Pomorza. I tenże bosman, znakomity w robieniu szplajsów, pięknie mi to wszystko zrobił. Tak, a żagli miałem chyba z 15. Co prawda nie do końca pasujące, ale... Ale dało się popłynąć? Ale dało się płynąć. No i o to chodzi. Rozpocząłem sezon żeglarski na przystani Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku. O co wam chodziło w tym żeglowaniu? O to, żeby być razem, o to, żeby, nie wiem, poczuć wolność. To były trudne czasy i... To wtedy naprawdę było coś, co, że tak powiem, wyrywało nas z tłumu, wyrywało nas, że tak powiem, z tej szarej rzeczywistości. Elitarną. Bo ja na przykład dostałem bez żadnego problemu wizę do RFN-u. Popłynąłem na Killer Woche. Nawiasem mówiąc, na jachcie Sagittarii z Wyższej Szkoły Morskiej z Gdyni. I dostałem ten paszport, dostałem tą wizę, nawet nie będąc w Warszawie. Jeden kolega pechał do Warszawy, to hurtem załatwił bez problemów i tak dalej. A wówczas, normalnie, gdybym jako obywatel wówczas Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej chciał paszport, to spadaj. Nie ma o czym mówić w ogóle. Wizę niemiecką czyli spadaj. Czyli jednak gdzieś ta brama na szeroki świat się uchylała. Uchylała się. Czy dzisiaj żeglujesz? Dzisiaj żegluję, ale żegluję zupełnie w innych realiach. Z jednym z moich kolegów, z moich regat Unity Line, Piotrem Wojszelem, na jachcie Solano, który stacjonuje w Stepnicy. I niekiedy sobie żegluję na różne regaty, właśnie na regaty Poloneza, na regaty Magnoli, na regaty Stepnica. Tym, że teraz startuję jako załogant. Dobra załoga to jaka załoga? Sympatyczna. Sympatyczna, dobrzy koledzy, którzy... Czy dobierasz załogi, czy to się po prostu samo dzieje? Nie, jakoś tak żeglarstwo dobiera sobie, jakoś tak ta pasja jakoś tak powoduje, że i do tego ciekawi ludzie.
i w większości są to pozytywni ludzie, z którymi się łatwo dogadać. Prosta sprawa, Jacek, Witek i raz, dwa, trzy po imieniu, szybka sprawa, wszyscy się poznajemy. Nawet zupełnie nowymi dla mnie ludźmi żegluję bez żadnego, ale jest dobrze.